Witajcie. Przede mną ostatni weekend w uzdrowisku Połczyn Zdrój. Wybrałam się do lasu na spacer dzisiaj. Jak widać, jest piękna pogoda, słońce świeci. Ja się ubrałam trochę nieodpowiednio, bo teraz w plecaku mam kurtkę i bluzę. Bo w spokoju wydawało się, że jest zimno, ale jak widać, jest piękna pogoda. Przed chwilą uciekła przede mną sarenka. Mam nadzieję spotkać jeszcze jakieś inne zwierzątka w okolicy. A tymczasem wyruszam dalej. Trochę zboczyłam z głównej drogi. Tam jest taka jakaś ścieżka mała. I postanowiłam, że tutaj sobie zrobię przerwę. Bo jest tu przepięknie. Jestem na takiej górce. A widoki są obłędne. Szkoda, że jeszcze nie jest zielono. To już w ogóle by było przecudnie. A tu sobie usiądę i przekąszę coś dobrego. Wiecie co, tak najbardziej lubię w tych moich takich jednodniowych, kilkugodzinnych wyprawach, to że nie muszę się spieszyć. Idę sobie tak powoli i się zachwycam tym, co widzę, słucham śpiewu ptaków. Wszystko robię powoli, nie śpieszę się nigdzie. A tak jak jestem w domu i po prostu wyskakuję sobie gdzieś na godzinę do lasu na spacer, to już nie jest to samo, bo już z tyłu głowy mam, że się muszę spieszyć, tak? Bo obowiązki w domu, bo dzieci, bo szkoła, bo trzeba posprzątać, ugotować, wiadomo, każdy ma swoje obowiązki i to już nie czerpię z tego takiej radości, bo to wszystko szybko, szybko, tak? Godzinka w lesie, odpękane i powrót do domu, a jak gdzieś właśnie sobie wyjeżdżam, czy nad morze, na, powiedzmy, na cały dzień i sobie wędruję, to jest po prostu coś niesamowitego i to mi daje taką prawdziwą radość, że wtedy mogę się tak na spokojnie delektować tą wyprawą. Nikt mnie nie goni, nigdy mnie nie wyzwania przede wszystkim. To jest piękne, o Boże, jakieś piękne ptaki, nie wiem, czy to bociany, czy jakieś żurawie chyba. No właśnie o tym mówię i sobie tutaj siedzę, zrobiłam sobie przerwę. Nie muszę się spieszyć nigdzie. Mogę sobie siedzieć jak długo chcę, mogę siedzieć cały dzień, aż do wieczora. Po prostu to uwielbiam. Nie wiem, czy one tutaj okrążą, czy będziecie to widzieć w kamerze. O, z tyłu było widać troszeczkę te chyba żurawie. I ta cisza. Żadnego gwaru miasta, żadnych samochodów, żadnych ludzi. Tylko śpiew ptaków. Szum. Wiatru. Gdzieś tam w oddali słyszę jakiś strumyk. O właśnie. I chyba już wiecie, o czym mówię. I znowu mi się skończyła ścieżka. Chyba będę musiała zawrócić, bo tu jest płot. Cholera. No tak. Zaczęło jeszcze padać. Na szczęście tak nie jest tam mocny deszcz, więc nie będę wyciągała kurtki, pewnie za chwilę przejdzie, bo tym bardziej, że gdzieś tam słońce się przebija. Ale no postaram się, może pójdę wzdłuż tego płotu. Jakoś uda mi się to obejść, bo nie uśmiecha mi się wracać znowu. Raczej nie ma szans, żebym się tu przedostała. Drzewa się zrobiły gęste. Chociaż powinnam iść tam w dół. Jest tam ścieżka rowerowa. I słyszałam jakąś muzykę, jakieś pewnie dzieciaki znowu tam siedzą. No ale muszę zawrócić, kurde, no. Niestety, czasem tak bywa. Próbuję iść jednak w drugą stronę, może z tej strony ten płot obejdę. Ale znając moje szczęście, i tak będę musiała zawrócić, tam są jakieś inne drzewa. Zobaczę. Dokąd mnie to doprowadzi. Musiałam się wycofać tam z tych krzaczorów, bo im dalej szłam, tym było trudniej. Jeszcze z dala zauważyłam kolejne ogrodzenie, więc nie było szans, żeby tam przejść. Tam u góry odpoczywałam. A teraz idę jakąś taką leśną drogą. Mam nadzieję, że ona się nie skończy, tak jak tamta wyżej ścieżka.
Deszcz już przestał padać, jeszcze trochę kropi. Chmura odeszła. Z tej strony już jest pogodniej. Mam nadzieję, że to z tego deszczu, że to było wszystko. Ale jest teraz super piękny zapach się unosi. Tak patrzę. Ta droga też nie wygląda za ciekawie. No cóż. Idę, zaryzykuję. No, ja to mam dzisiaj wyjątkowego pecha. To by było na tyle z tej mojej drogi, którą przyszłam. Spróbuję wejść tam do góry i iść tam w tym kierunku i obejść. Wiem, na mapie patrzałam, że jak ten las obejdę, to dojdę do tej ścieżki rowerowej, którą nie chciałam w sumie iść, bo jest asfaltowa, a ja nie lubię chodzić po asfalcie. No ale cóż, wygląda na to, że nie mam wyjścia. Także przeskakuję przez ten strumyk. O! I lecę dalej. Okej, więc wyszłam na pole. Będę musiała iść teraz tędy. Zobaczymy, jak wygląda za górką. Będę się trzymała na razie tej trasy. Mam nadzieję, że dojdę tutaj do jakiejkolwiek drogi, że za chwilę się nie okaże, że będzie gdzieś tu jakieś ogrodzenie. Będę musiała znowu omijać. No cóż, w sumie za bardzo nie mam wyjścia, muszę iść tędy. Jest jakoś słabo widoczna ścieżka, ale myślę, że dokądś mnie doprowadzi. Też ona się rozwidla, ale ja idę tu. Nie no, chyba naprawdę będę miała pecha wyjątkowego, bo tu jest rzeka. Muszę przejść na drugą stronę. Nie wiem, jak to zrobię. No, ale muszę tam przejść jakoś. O Jezu. Słuchajcie, rzeka jest niewielka. Ona jest do przejścia. Nawet wystarczyło pewnie ją przeskoczyć. Duży krok dać. Ale tam po drugiej stronie są krzaki. Nie widzę żadnej jakiejś ścieżki. Nie wiem, którędy bym miała tam iść. Pójdę kawałek wzdłuż i może gdzieś tam dojrzę jakąś ścieżkę. Wtedy będę próbowała przejść przez tą rzeczkę, właściwie strumyk. Jak na razie to widzę cały czas same gęste drzewa. Może gdzie ja tu dzisiaj przyszłam? Nie mam pojęcia. No, wygląda na to, że jest przejście. Super, jakiś mostek kiedyś ktoś pewnie zbudował. Tylko tu dalej, tu widać są jakieś mokradła. Będę musiała się przedrzeć jakoś przez te krzaki i tam jakoś, kurczę, przejść. No, wesoła ta wyprawa dzisiaj jest, naprawdę. Nie dam rady przejść przez tamten pseudomostek. Spróbuję przejść tutaj. Widzę tutaj ślady jakichś kopyt. Zwierzątka sobie tutaj udeptały ścieżki. Ale tam jest grząsko i z pewnością będę miała problem, żeby się nie zakopać. W dodatku jednak deszcz pada i to coraz mocniej. Także chyba będę musiała wyciągnąć kurtkę z plecaka. A tak się pięknie zapowiadało. Okej. Przedostałam się przez tą rzeczkę. Weszłam przez drzewa. Chyba trochę poczekam, bo dość mocno się rozpadało. Chmury się takie zebrały, że słońca już nie widać. Pójdę tam za te krzaki. O Jezu. I muszę wyciągnąć kurtkę. Dotarłam. Dotarłam do ścieżki rowerowej. A deszcz pada. Nie chcę mi się tej kurtki wyciągać. Tak myślałam, że może zaraz przejdzie. Ale się nie zanosi. Jest siwo. Wieje. O! Gdzie to słońce?
które tak pięknie grzały, jak wychodziłam. No cóż, czasem tak bywa. Planujemy sobie, a wychodzi inaczej. Ale lubię te moje takie przygody. Jest ciekawie, nie ma nudy. Zazwyczaj jest tak, że po prostu idę sobie gdzieś, nigdy nie planuję i zawsze wychodzi coś fajnego z tej trasy. Myślę, że na filmikach to też fajnie wygląda. Człowiek sobie myśli, dobra, idę tam i tam, na mapie sprawdzone, pyk, pyk, kółeczko zrobię i wracam. A tu się okazuje, że to nie jest takie proste. Ale to lubię. Nawet jak teraz pada. Niech pada. Nie przeszkadza mi, to nie jest zimno. Chociaż wolałabym iść oczywiście w słoneczku. No ale cóż, taki mamy klimat. Dobra, na razie się żegnam. Nie wiem, czy coś po drodze będę nagrywać. Ewentualnie podsumowanie pewnie już mojej trasy i tego, ile dzisiaj mi się udało zrobić kilometrów. Bo na razie pewnie jest około 8. Także malutko. Ale jak ja tu mówię, zawsze coś niż nic. No i na tym chyba dzisiaj zakończę. Zaczęło tak padać, że kurczę, musiałam się ubrać. Teraz już trochę mniej pada, ale i tak jestem przemoczona. Muszę iść dalej tą ścieżką oczywiście. Do ośrodka mam niespełna 5 km. To da nam w sumie pewnie, nie wiem, 13. Nie wiem, nie patrzę na zegarek, bo nie chce mi się go tu szukać. Także to by było na tyle z dzisiejszego dnia. Pogoda, no, jaka była, widzieliście. Jutro mam nadzieję, że się wybiorę. Ach, nic nie widzę przez ten kaptur. Zresztą. No. Jutro chcę się wybrać nad morze. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie padało i uda mi się zrobić około 20 km, tak jak ostatnim razem. A co będzie, to się dopiero okaże. Także myślę, że się dzisiaj będę żegnać. Ewentualnie coś tam dopiszę jeszcze, jeżeli będę miała coś do powiedzenia, bo mi się coś przypomni. Także miłego dnia życzę i do następnego.